Cześć, witam widzów kanału GMP Garaż Moja Pasja. Dzisiaj zmieniamy nieco zainteresowania i z Ostrówka przechodzimy na C-klasę. Na warsztacie leży taki pacjent, jest to alternator z Mercedesa. Objawy to było słabe ładowanie, napięcie ładowania maksymalne, jakie on uzyskiwał, to było do 13 V. Czyli już po takiej wstępnej diagnozie można powiedzieć, że albo jest zepsuty regulator napięcia, albo też coś jest nie tak z mostkiem prostowniczym. Tutaj należy też zwrócić uwagę na fakt, że alternator ma przebieg około 400 km. Wizualnie jest w dobrym stanie i nawet łożyska nie wykazuje jakiegoś dużego zużycia, nie ma luzów, nie ma dużego szumu. Ale mając na uwadze właśnie przebieg około 400 km, to uważam, że nie ma sensu zastanawiać się nad wymianą pojedynczych części, bo okaże się, że za kolejne, nie wiem, 50 tysięcy km trzeba będzie wymienić jedno łożysko, kolejne 50 na przykład, kolejne łożysko, po 100 tysiącach mostek. Dlatego mam już taki zakupiony cały zestaw do, tak powiem, szybkiej regeneracji. Są oba łożyska, to większe jest oczywiście od strony paska, jest cały mostek prostowniczy, jest nawet w przypadku tego alternatora taka specjalna tuleja, która zakłada się na oś wirnika i jest to tuleja, która łączy szczotki regulatora napięcia z uzwojeniami i wirnika właśnie. Jest też regulator napięcia. Wygląda w ten sposób, jest zapakowany. Tutaj są po prostu tym kartonem chronione są szczotki. Wygląda w ten sposób. I te wszystkie elementy będą wymienione. Po takiej wymianie jest gwarancja, że powiedzmy kolejne 300-400 tysięcy spokojnie ten alternator powinien być użytkowany bez żadnego problemu. Oczywiście części, które są tutaj zastosowane, to są części markowe, łożyska niemieckiej firmy, oryginalne też, szczotkotrzymacz i mostek, dlatego że tylko takie części dają gwarancję właściwie wykonanej naprawy. No i teraz będziemy przystępować do demontażu. Pokażę Wam, jak wygląda demontaż. Nie wiem, czy pójdzie to tak łatwo i prosto, dlatego że dotychczas nie robiłem takiego alternatora i jest on trochę inny od tych, które znałem. Znaczy nie robię tego też dużo, ale kilka, powiedzmy, w życiu już mi się zdarzyło. No a ten jest trochę inny, ciekawy, dlatego też postanowiłem, że nagram Wam ten film i pokażę, jak ta naprawa przebiegała. Zaczniemy od rozbierania, może właśnie od tyłu. A żeby było prościej i szybciej, to mam wsparcie krętarki. To są takie zatrzaski, które należy odgiąć i ta pokrywka wtedy ładnie schodzi. No i teraz dobraliśmy się tutaj do szczotkotrzymacza. Szczotkotrzymacz jest tutaj zainstalowany na uzwojeniu w ten sposób, że są tutaj takie elementy pozaginane. Trzeba będzie je rozgiąć i dodatkowo jeszcze rozlutować, czyli trzeba będzie podgrzewać lutownicą i rozginać jednocześnie, żeby można było cały ten szczotkotrzymacz wyjąć. Tym niemniej jestem przekonany, że w tej chwili wyjdzie on razem z uzwojeniem, z tą połówką alternatora. Teraz zobaczymy, spróbujemy tutaj rozkręcić. Najpierw może nie cały alternator, chociaż właściwie możemy i to spróbować. Thank you.
to idzie całkiem dobrze. Można by się było spodziewać, że po kilku latach mogą być problemy. I często te problemy występują, bo aluminium nie dzieje i czasami te śrubki jest naprawdę ciężko odkręcić, ale w tym przypadku akurat tego problemu nie ma. To dobrze. Jeszcze od szczotkotrzymacza, nowy krępak. Odwieczny problem, gdzie położyłem bit. Jest. No tutaj widzę, że akurat poszło, ale też czasami używam takiego młotka, pokażę wam, młotka, prostszego narzędzia. Mam taki wkrętak i to jest całkiem dobre urządzenie. W przypadku właśnie takich zapieczonych śrubek na wkrętak, a często właśnie tego typu metoda pomaga. I faktycznie można odkręcić taką śrubkę zdecydowanie łatwiej niż zwykłym wkrętakiem, czy nawet wkrętarką. Także jeżeli ktoś robi sporo takich różnych rzeczy, to polecam tego typu proste urządzenie. Proste, a według mnie dosyć skuteczne. No, już mamy odkręconą tą połówkę alternatora, mamy odkręcony szczotkotrzymacz. Nie szczotkotrzymacz, tylko mostek. No i teraz jeszcze właśnie szczotkotrzymacz. Trzeba odkręcić. Zrobimy jakąś taką bliższą analizę tego, co widać jest w tej chwili. No tu widać jest wirnik z tymi pierścieniami i miedzianymi, po której wchodzą szczotki. I o ile ten pierwszy wirnik tu w zasadzie jest dosyć gładki, to ten drugi jest już znacząco wypracowany. Tam jest tak pomiędzy około milimetra, powiedzmy, około milimetra jest wcięcie. O, nawet widać w tej chwili, że jest tam, widać jak jest wytarte od szczotki. Szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego tylko na jednej. Natomiast no tak się stało, że tak jest. Szczotki jeszcze nie są w najgorszym stanie. Tutaj widać. No ale też nie jest to stan taki, który pozwalałby na to, żeby zainstalować te szczotki i czekać, aż się zużyją do końca, bo to po prostu nie ma sensu. A w związku z tym, że szczotki są razem tutaj właśnie ze szczotkotrzymaczem w komplecie, no to też nie bardzo jest sens rozdzielać to, wymieniać, kombinować. Po prostu wymieniam cały szczotkotrzymacz. No, długość szczotek na nowym widać, no są tak prawie dwa razy dłuższe od tamtych. Tak to wygląda. Teraz spróbuję zdjąć tą połówkę. Mam nadzieję, że ona mi podejdzie tutaj.
stoi i się całkiem nieźle. Ale udało się wyjąć. Wygląda to w ten sposób. I to, co mówiłem, że szczotkotrzymacz jest tutaj właśnie zaciśnięty i przylutowany. Trzeba będzie to połączenie rozdzielić, zdjąć cały szczotkotrzymacz, założyć nowy, zacisnąć, zalutować i to będzie, ten element będzie już wtedy zregenerowany. Pozostaje jeszcze wymiana łożysk. No jak widać, to łożysko już nie jest w najlepszej kondycji. Czy ono tu jakiegoś luzu dużego nie ma? Natomiast zewnętrznie widać, że już jest trochę skorodowane i właściwie no powinno być wymienione. Dlatego też będzie wymienione. To z tym nie ma problemu. Natomiast tu trzeba jeszcze zdjąć koło pasowe i trzeba będzie jeszcze właśnie wyjąć tą obudowę z osi i z osi wiernika. A więc idziemy dalej. To jest ciekawa sprawa, bo w tej chwili wiernik jest zamocowany w imadle na stałe i co się okazuje, że koło pasowe się kręci. I szczerze powiedziawszy, byłem tego nieświadomy. W tym kole pasowym jest sprzęgło jednostronne. Czyli tutaj mamy taką tylko nakładkę. A zobaczymy, co jest w środku. Ups. No i tu mnie zdziwko trochę zaskoczyło. Bo jest jakieś rozwiązanie dziwne. Zaraz Wam pokażę, na czym polega dziwność. Nie ma żadnej nakrętki. Natomiast są dwa klucze takie, no nawet można powiedzieć, że one są imbusowe, bo na pewno specjalistyczne. Ten środkowy to jest, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest taki wewnętrzny imbus wykonany bezpośrednio w osi. Natomiast ten jest na kole pasowym i to, co mówiłem, wiecie, szajbka w lewą stronę się kręci, natomiast w prawo to sprzęgło jednostronne jakby kręci wirnikiem. Także sytuacja jest tutaj nieco skomplikowana. Będę miał całkiem duży problem z takim kluczem. Tak normalnie to powinien być to taki klucz imbusowy, znaczy właściwie taka tuleja imbusowa, to by się wkładało na te ząbki, a w środek trzeba byłoby włożyć drugi imbus i trzymać ośkę tym drugim imbusem. No ale akurat ten problem pominiemy, bo jak oś wsadzę w imadło, złapię tutaj za te metalowe elementy elektromagnesu z wirnika, no to nie powinno być żadnego problemu. I jak gdyby w ten sposób wyeliminuję ten wewnętrzny imbus. Natomiast nie wiem, co zrobię z tym zewnętrznym. Ja wprawdzie posiadam trochę różnych kluczy, ale czy taki? Z moich imbusów jest coś takiego, ewentualnie coś takiego. Ten wygląda mi na to, że mógłby pasować do środka. No i faktycznie pasuje. Tym mógłbym przytrzymać, natomiast no tu powinna być taka tuleja jeszcze, która by wchodziła w ten większy imbus. Ten jest pełny i ten też jest pełny, czyli no, gdyby one pasowały, to też mogłyby być, ale niestety ten jest za mały, ten jest jeszcze mniejszy, czyli też jest za mały. Jeszcze jeden, jaki posiadam, tego typu właśnie imbus. No to jest taki imbus rowerowy. Natomiast niestety z kolei ten jest sporo za duży. Więc mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko szukać patentu na to, jak odkręcić tą
to koło pasowe. Z podręcznych rzeczy, tak co mi przychodzi do głowy, to może coś takiego. Śruba 10x17 nie wchodzi, ale jest blisko. To już jest, powiedziałbym, dobry symptom. I te śruba 10, ale na klucz 16, trochę inna. I ta wchodzi z małym luzem. O, nawet przemyka. Czyli, że ta jest za mała, ta jest za duża. No, musimy znaleźć coś po środku. Ale to już jest nieźle, bo uważam, że jak odpowiednio przeszlifuję ten sześciokąt i go lekko wbiję to kółko, to powinno być dobre. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak zrobić jakiś taki właśnie klucz. No i cóż, troszkę poszlifowałem, trochę pospawałem i wyszedł mi taki imbus, można by powiedzieć. Zwykła śruba 10, odpowiednio szlifowana, z drugiej strony zaspawana nakrętka. No i zobaczymy. No, wchodzi idealnie. I teraz tylko kluczyk 17 i próbujemy to odkręcać. Jest ciężko. Jest ciężko, obawiam się, że mogłoby to się ściąć. Dlatego chyba lepiej będzie to zrobić nie takim zwykłym kluczem, tylko kluczem garowym. Wbrew pozorom moment w kluczu garowym jest znacznie mniejszy, natomiast dzięki temu, że no jest nawet kilka tysięcy drgań na minutę, no to dzięki temu można odkręcać właśnie jakieś zapieczone śruby, nakrętki. No i zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Na razie nie idzie. No i udało się. To jest jednak dobry wynalazek. Powiem Wam, że pomocnik i wsparcie całkiem duży w warsztacie. Jak ktoś robi niewiele, to nie warto, ale jak ktoś robi trochę więcej, no to myślę, że urządzenie całkiem dobre. No i teraz już mamy tę cudowną szajbkę albo koło pasowe, jak kto woli, zdjęte. No i klucz się spisał. No, tak to wygląda. Pasuje dobrze. Zadziałało. Oczywiście, gdyby to robić na większą skalę, no to trzeba by się wyposażyć w oryginalny klucz, ale jeśli mi się trafia, to raz w życiu, to spokojnie wystarcza to, co jest. Ważne, że się udało. To idzie do śrub specjalnych. Teraz nie pozostaje nic innego, jak rozdzielić obudowę od wirnika, tutaj od tej strony. No tu są cztery wkręty, sądzę, że trzeba będzie właśnie te wkręty odkręcić. I wtedy łożysko wyjdzie z obudowy razem z ośką wirnika na tamtą stronę. Zobaczymy, czy to się uda. No właśnie, to jest ten ból. Chcę to tutaj dobrze oprzeć na imadle, bo chcę użyć tego właśnie wkrętaka udarowego. Jeszcze sobie tutaj na maksa dam na odkręcanie. I zobaczymy, czy... No niestety.
Boję się, że właśnie poobrabiają się te krzyżaki we wkrętach i wtedy będzie całkiem problem. No, zobaczymy jak to urządzenie, czy w tym przypadku też się sprawdzi, czy też nie. Poszło. I to jest właśnie działanie udaru, bo tutaj moment jest niewielki odkręcający, natomiast to, że właśnie uderza się młotkiem, gwint, że powoduje się drgania, to on się, łepek wkrętu się luzuje i zobaczymy teraz. Jak widać, tej jeszcze jest trochę mało. Zobaczymy. No i będzie z tą chyba problem. Całkiem poważniejszy, no w najgorszym wypadku będzie musiała być rozwiercona, no i później się ją wyrzuci, wstawi się nową. Coś mi się wydaje, że ukręciła się. Zaraz zobaczymy. Nie, jest ok. Teraz kawałek twardego drewna spróbujemy wybić wirnik z tej obudowy. Jest. Jest minimalnie luz, także możemy sobie. No i mamy. Jest właśnie ta podkładka, z której wykręcaliśmy te ciężko idące wkręty. No, jeden z tych wkrętów będzie musiał być wymieniony, ten ostatni właśnie, bo już ma ten krzyżak. Ten chyba. Tak, to jest ten. Nie jest w takim najgorszym stanie, ale prawdopodobnie będę go wymieniał. Też akurat te wkręty może one dlatego ciężko szły, że je dobrze jest wkręcić na klej do gwintów, przy czym w tym przypadku to powinien być to niebieski klej do gwintów.
po to, żeby one się nie odkręciły, ale też zauważcie, że już to łożysko tam to nie szumiało od strony szczotek, bo tam to jest dużo mniej obciążone, natomiast od paska to już niestety słychać jest wyraźny szum tego łożyska, a to jest kwestia, nie wiem, jeszcze kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, maksymalnie uważam do 50 tysięcy i to łożysko nawet jest już wyczuwalny luz taki osiowy. Także ono na pewno by się rozleciało i właśnie robienie takiej naprawy, że wyjmujemy alternator, zakładamy, tracimy na to jakiś czas i wymieniamy na przykład tylko szczotkotrzymacz, mając świadomość, że takie łożysko jest po przebiegu 400 tysięcy kilometrów, no jest bez sensu. To trzeba wymieniać wszystko i wtedy jest ok. Spróbujemy teraz zdjąć to łożysko. Ta podkładka powinna dosyć lekko zejść, a ona jakoś tak nie wykazywała chęci do opuszczenia osi. Zobaczymy. Mamy tą podkładkę, no nie jest w żaden sposób szczególna, po prostu jest tylko dobrze dopasowana do osi, no i łożysko. To później przy montażu nowego łożyska nie można zapomnieć, żeby nie założyć tego pierścienia przytrzymującego łożysko, bo no będzie problem, nie? Trzeba byłoby wtedy taką czynność powtarzać. Łożysko zeszło, jest do wyrzucenia. Teraz jedziemy w drugą stronę. Zobaczymy. Zakładam łożysko. Nowe, oryginalne. A oczywiście wszystkie tego typu połączenia zawsze smaruję olejem, żeby nie wciskać tego na sucho, tylko żeby jednak było to posmarowane. No nie jest to dobry sposób. Do tego wykorzystać stare łożysko. Jest zdecydowanie lepiej, tylko teraz trzeba jeszcze stare zdjąć. I właśnie popełniłem ten błąd, o którym mówiłem. Podkładka została obok. Dobrze, że łożysko lekko wchodziło, o tym niemniej ściągacz i robimy jeszcze raz to samo. No i teraz już mamy widoczne właśnie te dwa elementy do przylutowania uzwojeń od wirnika. Trzeba będzie je odlutować i włożyć nowy ten ślizgacz do szczotek. Trzeba przyznać, że alternator ma tutaj całkiem ciekawe rozwiązania. Nawet jest przyjemny do rozbierania. Myślę, że do montażu też. No to już macie właśnie jeden koniec wirnika i drugi koniec wirnika odlutowany. No ten tutaj
Niestety wydaje mi się, że się łamał. No jest to trochę niedobrze, ale jest wystarczająco dużo, żeby go jeszcze dogiąć i dolutować, także no, nie powinno być problemu. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda i na co musiałem zwrócić uwagę. Właśnie na mądre rozwiązanie uzwojenia, dlatego że drut, który wchodzi tutaj do tego ślizgacza pod szczotki, jest nawinięty w tym miejscu i gdyby nawet tak się zdarzyło, że on tutaj się gdzieś łamie i nie będzie za krótki, żeby go przylutować, to wtedy można go tutaj właśnie wyjąć. Tu jest w koszulce, gdzieś w tym miejscu go po prostu dosztukować, zlutować i wprowadzić go ponownie tam i podłączyć do tego ślizgacza, do szczotek. Także no, kolejny taki element, który świadczy o tym, że jest to przemyślane rozwiązanie. No, to otworek prawdopodobnie po wyważaniu wirnika. No, jest to też bardzo ważne, dlatego że taki wirnik ma o kilka tysięcy obrotów przy powiedzmy no 3-4 tysiącach obrotów silnika, to on ma około 10-12 tysięcy nawet. I w przypadku nawet drobnego niewyważenia powoduje to drgania, szybkie zużycie łożysk. Szukam jeszcze, czy po tej stronie nie ma takich elementów właśnie wybranych, ale nie, tylko tutaj te dwa. Ten i ten. Ponieważ ta stara tuleja ślizgowa była właśnie wciśnięta na klej, no to teraz muszę papierem ściernym po prostu ten klej zetrzeć po to, żeby nowa tuleja mogła dobrze wejść w to miejsce. No i też tą nową tuleję założę na żywicę epoksydową. Ponieważ jak widać dosyć ścisło wchodzi ta nowa tuleja, no to chyba jednak zrezygnuję z tego kleju, tylko po prostu ją zostawię na wcisk. Ona dodatkowo tutaj ma takie ząbki nacięte po to, żeby się lepiej wbijała, żeby się trzymała tutaj dobrze, więc myślę, że to będzie wystarczające. Mam już gotowy wirnik z założonym łożyskiem i tu tylko chciałem pokazać właśnie przylutowanie tego uzwojenia wirnika do nowej tej tulei ślizgacza. Z jednej i z drugiej strony tak to wygląda. Nie wiem, dobrze widać. Mam już rozlutowany mostek prostowniczy od stojana. To już widać, że jest luźno. Teraz trzeba tylko, tu się jeszcze deczko trzyma, trzeba go tu będzie usunąć. Ale tu już widać, że lata trzeba będzie go wyjąć. Tu już mam częściowo zmontowany alternator z zainstalowanym mostkiem prostowniczym. I tylko Wam chciałem pokazać w szczegółach właśnie sposób zalutowania tych końcówek. O, jeszcze rzut oka na stary mostek po rozlutowaniu. Zrobiłem już też pomiary tych diod, dlatego że po wylutowaniu ze stojana one dadzą się indywidualnie każda pomierzyć. I okazało się, że z jednej strony opór tych diod w kierunku przewodzenia jest 480 ohmów, natomiast po drugiej stronie jest 510-520 ohmów. No, według mnie oznacza to, że ten zwiększony opór
powodował, iż akumulator dawał mniejszy prąd. Mam nadzieję, że teraz po tej wymianie części pokazanych wcześniej wszystko wróci do normy i ten prąd ładowania będzie odpowiednio duży. No, teraz pozostało tylko nałożyć osłonkę. To się zakłada też bardzo ładnie. Tutaj właśnie te zatrzaski się zamykają. Przykręcić trzy śrubki i alternator jest gotowy do instalacji w samochodzie. Dziękuję. Do następnego razu.